Jeśli poprosić by osobę ogrywającą gry CRPG w latach 90. o opowiedzenie nam trochę o tym gatunku, zapewne godzinami słuchalibyśmy o tabelkach ze statystykami, odpowiednim doborem ras, multiklasowaniu, wirtualnych rzutach kośćmi o różnych ilościach oczek zależnych od typu posiadania broni czy użytego zaklęcia. W każdym bądź razie nauka do grania w te komputerowe RPG wymagałaby poświęcenia z namaszczeniem i leżenia krzyżem przed wielką księgą mistrza gry. Zakładając oczywiście, że nie przesadzam ani trochę, czego być pewni nie możecie. Wtem na świat przyszło Diablo, gra, która na początku przez fanów RPG-ów zwana była zwykłą grą akcji, tępym hack'n'slashem, a nie prawdziwym RPG-iem. Dzieło Blizzarda należy oczywiście do gatunku action RPG, który sama stworzyła. Można to nazwać jeszcze, jak kto woli, właśnie hack'n'slashem. Diabełek jest względem starszych braci ekstremalnie uproszczony pod względem mechanik, klas, walki oraz fabuły. Ale to nie wada, lecz zaleta, gdyż tytuł ten otworzył gatunek przeznaczony wcześniej głównie dla kultury geeków na całą resztę świata graczy. Strony z tabelkami zastąpione zostały 4 atrybutami. Siła zwiększa obrażenia zadawane wręcz, żywotność podnosi maksymalny stan zdrowia, zwinność podnosi obrażenia dystansowe oraz magicznym sposobem pancerz, magia zwiększa pulę many i pozwala uczyć się bardziej zaawansowanych zaklęć. Awansując na kolejny poziom otrzymujemy 5 punktów atrybutu, który możemy przeznaczyć na dowolne z wybranych statystyk. Ot cała skomplikowana tajemnica. By uniemożliwić takiemu magowi noszenie lepszych pancerzy, te wymagają odpowiedniej ilości siły do założenia. Jest to prosty system nie wymagający zbytniej filozofii. Walka z taktycznej wymagającej odrobiny szczęścia zmieniła się w zaklikaj tego szkieletora, aż rozpadnie się na kawałeczki. I możecie wszyscy być pewni, że wcześniej gracze Diablo zmieniali myszki częściej niż ktokolwiek inny. Poza czerwoną kulą z życiem na ekranie znajduje się jeszcze niebieska z maną. Ta również zwiększa dynamikę gry. Jeśli sięgniecie pamięcią przed Diablo, magowie najczęściej zmuszeni byli do zapamiętywania jedynie kilku zaklęć, po zużyciu których byli praktycznie bezużyteczni do czasu wejścia z lochu i przespania się w tawernie. W produkcji Blizzarda czarodziej będzie wypluwał z siebie kulę ognia, jak niemieckie stanowisko artyleryjskie. Nauka zaklęć również jest bardzo prosta. Z potworów regularnie będą wypadać księgi zaklęć, które można też w razie czego kupić od czarownicy w mieście. Po użyciu takiej księgi, dane zaklęcie zostaje przypisane do naszej własnej księgi na stałe i będziemy mogli z niego korzystać, kiedy tylko będziemy mieli na to ochotę. Znajdywanie lub kupowanie kolejnych ksiąg z tym samym zaklęciem zwiększa po prostu jego poziom, czyniąc je skuteczniejszym. Ogólnie klas w grze są 3. Wspomniany czarodziej, silny wojownik, mistrz miecza i tarczy, łotrzyca władająca łukiem i radząca sobie nieźle z zaklęciami. Brak tu elfów, gnomów i krasnoludów multiklasujących w złodziejo-wojowniko-magów. I fajnie, bo to pozwala na skupieniu się na masakrowaniu mieszkańców lochów. W grze jest oczywiście miasteczko i fabuła, o których już opowiadam, więc proszę się skupić. Kultowe miasteczko Tristram jest po to, byśmy mogli sprzedać znalezione w lochu śmieci i zakupić nowe śmieci, by wrócić z nimi do lochu. Ponadto otrzymamy tutaj bardzo nieliczne zadania do wykonania w lochu, za które otrzymamy przedmioty i doświadczenie, które pomogą nam w dalszej eksploracji lochu. Fabularnie na początku wiemy tylko tyle, że syn króla został pojmany i uprowadzony do lochu. My oczywiście podążamy za nim, by go uwolnić do lochu, w którym to czasem znajdziemy księgę, z której dowiemy się coś więcej o świecie gry i fabule. Muszę oczywiście również wspomnieć o Deckardzie Cain, którego w lochu nie ma, a który też coś tam nam powie o Diablo i Horadrimach. Dobrze, teraz w końcu mogę opowiedzieć coś o prawdziwym bohaterze tej gry, o lochu. Jest on długi, głęboki i pełny potworów oraz beczek. Tych pierwszych zabijamy, nawet jeśli już nie żyją, tych drugich rozbijamy. Zarówno z jednych, jak i drugich wypadają nam przedmioty, które mogą, lecz nie muszą być lepsze od tych, co już mamy na sobie. Poza tym mieszkańcy lochów mają wysoko rozwiniętą gospodarkę, bo wielu z nich nosi przy sobie sporo złota. Oczywiście im głębiej w loch, tym bogatsze beczki oraz potwory spotkamy i tym lepsze spodnie znajdziemy. To praktycznie wszystko, co trzeba wiedzieć o lochu. Na samym jego końcu znajdziemy jego premiera, prezydenta, burmistrza, dyktatora. No, w każdym razie władcę. Zwie się on Diablo. I raczej go nie pokonamy, jeśli nie rozpoczniemy gry od nowa naszą postacią. Tak by móc wbić więcej poziomów w nowych lochach, które za każdym razem wyglądać będą troszkę inaczej.
Audiowizualnie tytuł ten w dniu premiery prezentował mistrzowski poziom, a jeśli mam być szczery, to i dzisiaj oglądając te starannie przygotowane, świetnie animowane, dwuwymiarowe modele postaci oraz potworów, nie mamy co kręcić nosem. To jest zaleta grafiki dwuwymiarowej, nie starzeje się tak szybko i ekstremalnie jak trójwymiarowa oparta na poligonach. Co się tyczy efektów specjalnych, to należy zwrócić uwagę na ogień, który wygląda według mnie nie tak dobrze jak ten z Warcrafta drugiego, ale jednak wówczas robił wrażenie. Można by się przyczepić do monotonnego otoczenia i jest to fakt. Architektura lochów zmienia się zbyt rzadko, przez co w pewnej chwili możemy mieć już dość pomieszczeń identycznych do tych sprzed 3 godzin. Muzyka jest subtelna i klimatyczna, czasami trudno wręcz ją wyłapać, ale właśnie dlatego mi się podoba. Idealnie wtapia i wkomponowuje się w to, co widzimy na ekranie, tworząc tym niezapomniany klimat. Ciężko to wyjaśnić komuś, kto w Diablo nie grał, ale polega to mniej więcej na tym, że na początku, gdy jesteśmy jeszcze w katakumbach, muzyka przypomina raczej powiewy wiatru i skrzypienie starych desek. Jest ona cicha i trudno ją wychwycić. Gdy trafiamy do głębokich podziemi, muzyka będzie przypominać oddalone jęki, a pierwszy plan będą grać uderzenia w coś podobnego do bębnów. W Diablo 2 bardzo niewiele lokacji ma podobny feel. Na myśl przychodzi mi jedynie podziemie klasztoru, w którym znajduje się Andariel. Nie mogę oczywiście pominąć kultowego motywu muzycznego Tristram, którego spokojne, uspokajające brzmienie świetnie kontrastuje z budzącymi niepokój dźwiękami podziemi. I sense a soul in search of answers. Czy warto dzisiaj pograć w starego pierwszego diabełka? Zaskoczę was odpowiedzią i powiem: raczej nie. Na rynku jest cała masa Diablo klonów, które oferują znacznie więcej. Sacred, Diablo 2, Torchlight, Torchlight 2, Titan's Quest, darmowy Path of the Exile. Można ulec oczywiście nostalgii i tak jak ja, zagrać w pierwszego diabełka, rozpuścić się w jego klimacie i wciągnąć do reszty. Ale po kilku godzinach zauważymy, że gra jest bardzo prymitywna jak na dzisiejsze standardy i nie oferuje zbyt wiele. Fajnie pograć w to chwilę ze znajomym, a nawet bez niego. Ale o ile fajniej zebrać znajomych do gry Sacred lub na konsoli w Baldur's Gate Dark Alliance? No, raczej sporo fajniej. No, ale kim ja jestem, żeby mówić wam, w co fajniej będzie wam się grało? Sami zdecydujecie za siebie, czy zagrać w pierwszego diabełka z goglami nostalgii na oczach, czy zagrać może w nowsze, lepsze Sacred, Sacred 2 i całą resztę wymienionych tytułów, a i pewno jeszcze całą resztę, o której nie mam pojęcia. Czy grałeś w jakieś demoniczne gry komputerowe? Diabolo, Dagones Drunk, Quake, RPG, Pokémony. Hej, dzięki wszystkim za obejrzenie mojego materiału. Jeśli podobał wam się, to zachęcam jak najbardziej do pozostawienia jakiegoś lajka albo komentarza, bo to naprawdę bardzo zachęca do tworzenia kolejnych materiałów. Możecie również zostawić subskrypcję, co najmniej raz w tygodniu wrzucam recenzje i do tego inne materiały, tak więc jestem bardzo aktywnym youtuberem. Możecie mnie też przede wszystkim śledzić na Facebooku, na którym organizuję często różne głosowania na temat kolejnej recenzji, czy dzielę się z wami grafikami wrzucania materiałów na kolejny jakiś czas. Tak więc ja was zachęcam do bycia aktywnym w rozwoju mojego kanału. Na tą chwilę trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!